Bartosz Giza, witam Państwa bardzo serdecznie w czwartej grupie trzeciej ligi. Jest to czwarta kolejka, co za tym idzie czwarty mecz Lewartu. Dzisiaj Lewart Lubartów zmierzy się z zespołem KS Wiązownica. A oto składy. Lewart Lubartów. Trenerem jest oczywiście Tomasz Bednaruk. Z numerem 25 Konrad Szczotka. 9 Krystian Żelisko. 3 Marcin Świech. 19 Aleks Aftyka. 5 Filip Michałów. 2 Bartosz Zbiciak. Z 8 Grzegorz Fularski. Z 7 Łukasz Najda. 4 Przemysław Ponurek. 11 Dawid Pożak. 23 Adrian Wójcicki. Skład rezerwowy Lewartu to: z 16 Jakub Niewęgłowski. 15 Jakub Buczek. 22 Bartosz Fiedeń. 17 Arkadiusz Maksymiuk. 1 Jakub Długosz. 21 Wojciech Majewski. Z 6 Stanisław Niewiński. A oto skład zespołu KS Wiązownica. Trenerem jest Walerii Sokolienko. Skład podstawowy: 2 Krzysztof Telega. 69 Jakub Szafar. 32 Rafał Michalik. 9 Arkadiusz Gil. 15 Bartłomiej Gliniak. 6 Mateusz Lorenc. 10 Kacper Rob. Z 4 Walerii Sokolienko. 7 Arkadiusz Kasia. 23 Kacper Wydra. 12 Arkadiusz Słysz. Oto skład rezerwowy drużyny gości. Z 5 Kamil Będkowski. 11 Konrad Buć. 20 Jakub Bałanda. 19 Hubert Kasia. 1 Arkadiusz Cynar. 13 Jan Mac. Przed Państwem pierwsza akcja tego meczu. Najda zagrywa do Szczotki. Widzimy podanie na prawą stronę boiska i strzał na bramkę sprzed pola karnego, jednak nie był on w stanie zaskoczyć bramkarza KS Wiązownicy. Piłka ląduje w rękach bramkarza, a Państwo widzą teraz powtórkę tej akcji. W tym momencie to Wiązownica jest przy piłce. Arkadiusz Kasia wykonuje silny strzał na bramkę, jednak piłka przelatuje nad poprzeczką. Przed Państwem powtórka. Lewart zaczyna z rożnego, widzimy dośrodkowanie w pole karnej, celną główkę Krystiana Żelisko, który w 13 minucie spotkania zdobywa pierwszą bramkę dla drużyny Lewartu. Teraz widzą Państwo powtórkę tej bramki. Aleks Aftyka przy piłce, widzimy podanie do Łukasza Najdy, który schodzi w środek, strzela na bramkę. Ten strzał poważnie zagroził bramkarzowi Wiązownicy, widzimy, że powstało niemałe zamieszanie i bramkarz dopiero po chwili złapał tą piłkę. Akcja rozpoczyna się od drużyny Lewartu. Wójcicki wykopuje piłkę na połowę rywali. Piłka ląduje na prawej stronie boiska. Widzimy, że Lewart jest przy piłce. Podanie w okolice pola karnego, które kończy się tym, że Łukasz Najda przejmuje piłkę, mija zawodników Wiązownicy i z pola piątki pakuje piłkę do siatki przeciwników. Jest to 25. minuta spotkania i Łukasz Najda zdobywa bramkę dla Lewartu, tym samym ustanawiając wynik 2-0. Na powtórce widzą Państwo, jak Łukasz Najda z łatwością wymija zawodników Wiązownicy i pakuje ją w bramkę przeciwników. Kolejna akcja Lewartu z rożnego. Widzimy znowu dośrodkowanie w pole karne. Tym razem jednak nie zakończyło się ono bramką, tylko wybiciem piłki ponad poprzeczkę. Jest to bardzo podobna akcja do tej, którą widzieliśmy poprzednio, która zakończyła się bramką. Tym razem niestety się nie udało. Następna akcja. Szczotka zagrywa do Świecha. Ten szuka podania, jest przy piłce. Następuje prostopadłe podanie z powrotem do Szczotki. Ten w polu karnym wykonuje dośrodkowanie, jednak nikogo z drużyny Lewartu nie było w polu karnym przeciwnika, przez co bramkarz drużyny Wiązownicy łapie piłkę. Kolejna akcja Lewartu. Żelisko jest przy piłce, widzimy piękną piętkę do Fularskiego. Ten podaje na prawą stronę boiska, jednak obrońcy gości są szybsi i wybijają piłkę spod nóg zawodnika Lewartu. Kolejna akcja Lewartu. Widzimy dośrodkowanie w pole karne, wybite przez obrońcę Wiązownicy. Łukasz Najda podstawił się zawodnikowi gości, tym samym wymuszając rzut wolny z niebezpiecznie bliskiej odległości. Dawid Pożak przy rzucie wolnym wykonuje strzał na bramkę, jednak Arkadiusz Słysz wybija piłkę. Ta pozostaje w grze. Widzimy zamieszanie w polu karnym, które kończy się wybiciem piłki przez zawodnika z KS Wiązownicy. Na powtórce widać, że Arkadiusz Słysz był przygotowany na strzał. To już druga połowa. Wiązownica przy piłce. Zawodnik gości markuje strzał, po czym faktycznie strzela na bramkę. Adrian Wójcicki pewnie łapie piłkę w koszyczek. Wynik to wciąż 2-0 dla drużyny Lewart Lubartów.
Lewart zaczyna od wrzutu z autu. Widzimy nieudany strzał na bramkę, jednak cały czas pozostają przy piłce. Widzimy teraz, jak Dawid Pożak z pierwszej piłki próbuje trafić, jednak piłka przylatuje obok słupka. Gra rozpocznie się od bramkarza drużyny z Podkarpacia. Lewart przy piłce, Pożak prostopadę do Fularskiego. Fularski z prawej strony dośrodkowuje w pole karne. Aleksa wtyka, próbuje trafić z woleja, jednak piłka zostaje sparowana. Ten dobija ją główką i w 58 minucie zdobywa trzecią bramkę dla drużyny Lewart-Lubartów. Na powtórce widzimy, że Aleks Aftyka nie był pilnowany w polu karnym, co umożliwiło mu zdobycie bramki. Kolejna akcja. Michałów rozpoczyna z autu, podaje do Szczotki. Ten oddaje mu piłkę. Michałów wymija zawodnika wiązownicy, jednak sędzia przerywa całą akcję. W tym momencie, w 64 minucie, Rafał Michalik z zespołu KS Wiązownica zostaje upomniany pierwszą żółtą kartką tego spotkania. Na powtórce wyraźnie widać, że zawodnik gości popchnął Michałowa. Grę rozpoczyna bramkarz, wyrzucając piłkę. Popełnia on jednak fatalny błąd, ponieważ piłka ląduje u stóp zawodników Lewartu. Ci zbliżają się do pola karnego, robi się coraz bardziej niebezpiecznie. Teraz widzimy dośrodkowanie. Łukasz Najda wykorzystuje sytuację. W 65 minucie zdobywając czwartą bramkę dla drużyny Lewartu. Widać, z jaką łatwością Lewart w tym spotkaniu dominuje drużynę z Podkarpacia. Teraz widzą Państwo powtórkę bramki. Wiązownica przy piłce, następuje wymiana podań. Lewart odzyskuje piłkę, jednak z łatwością ją traci. Zawodnicy gości dośrodkowywują w pole karne i akcja zostaje zakończona bramką z główki Kacpra Ropa w 70 minucie. Jest to pierwsza bramka dla drużyny z Wiązownicy. Można powiedzieć, że Lewart oddał tę bramkę rywalom. W kolejnej akcji Filip Michałów dobiega do piłki i wymija zawodnika Wiązownicy. Ten jednak nie ustępuje i wybija mu piłkę spod nóg. Teraz widzimy podanie z pierwszej piłki, które jest zakończone główką. Piłka przylatuje obok słupka. Akcja była całkiem niebezpieczna, ale jednak zakończyła się bezbramkowo. W tej sytuacji to goście są przy piłce, następuje wymiana podań. Widać, że szukają jakiegoś dojścia do bramki Lewartu. Teraz Kacper Rop jest przy piłce i próbuje strzelać na bramkę, jednak z takiej odległości nie miał szans zagrozić Adrianowi Wójcickiemu. Na powtórce doskonale widzimy, że piłka nawet nie leci w światło bramki. Wynik to wciąż 4-1. W tej akcji to Lewart jest przy piłce, widzimy podanie do środka, do Szczotki. Ten szuka sobie miejsca i strzela na bramkę. Arkadiusz Słysz rzuca się i broni tego strzału. Był to strzał z niskiej piłki, a więc ciężki orzech do zgryzienia dla bramkarza drużyny gości. W tej sytuacji Wiązownica rozpoczyna od rzutu wolnego. Widzimy strzał na bramkę z dalekiej odległości. Jednak piłka nie leciała w światło bramki, a więc Adrian Wójcicki nie musiał się nawet starać, aby ją obronić. Spotkanie kończy się wynikiem 4-1 dla drużyny Lewartu. Rozgramiają oni zespół KS Wiązownica. Mecz komentował dla Państwa Bartosz Giza.